Hej, witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku Zagrajmy. I w dzisiejszym odcinku będziemy próbowali zagrać sobie z Skazaną. Czemu by nie? Biegli, moja malutka. Mam nadzieję, że tobie się przynajmniej uda. I to jest tak, że na razie ten sekret z kominkiem będę pomijał. Po prostu muszę się w pełnym stopniu nauczyć grać. Wiem, że pewnie będziecie narzekali na to, ale skilla jakoś trzeba nabyć, tak? Okej. Myślę, że damy radę na spokojnie. O, zresztą ty! Jak to obróciłeś? Myślisz, że ci to czymś pomoże? No nie, gnido. Cholera. Myślę. Potrójna fala! Chyba jeszcze w życiu nie miałem potrójnie fali. Nie no. W sumie to jeszcze nie grałem zbyt dużo w tą grę. Nie zauważyłem tej księgi. Muszę uważniej, nie wiem, patrzeć, kupić sobie okulary. Pewnie to są jakieś umiejętności tych postaci. Never mind. Ciekawe, czy mi się uda. Drugi poziom jest naprawdę mega ciężki. Czy ci bossowie, nie? Mam takie wrażenie. Kupel mi właśnie napisał, że też gra i ma taką ten, że gra dość sporo. O, za dużo. Jakie wielkie to jest pomieszczenie. To pomieszczenie jest gigantyczne wręcz. Bardzo idiotycznie, tak, że dostałem obrażeń, nie? I też pisaliście mi z kolei, że jak uda się przejść bez... raczej tak bez bossa, jak uda się nie dostać obrażeń na bossie, to wtedy jest naprawdę spoko. Bo wtedy dostajemy po prostu HP upa, nie? Chodźcie, chodźcie moje pieniądze. Jak niebieska skrzynia. Brązowe i niebieskie najlepiej niszczyć, bo są słabe. Dobra, to niszczymy niebieską. No nawet tego złomka nie dostaliśmy. Szkoda. Kurde, czemu ja tak zapindalam? Nie no, w sumie dobrze zapidala, bo nie ma tutaj za bardzo już ten teleportów tak perfidny, żeby jakoś tam dojść. Gdzie potrzebujemy, nie? Okej. Okay. Nice. Czy coś się jeszcze tutaj bardziej opłaci? Człowiek się po prostu tak maksymalnie na tym skupia, że to jest poezja, nie? Dobra, chodź tutaj. Kurde, ty... Nie wiem, co narzekacie na pada, że tutaj niby padał się gra źle, wiśnia, przerzuć się na myszkę, klawiaturę i tak dalej, i tak dalej. Mi się tutaj na padzie bardzo fajnie gra. A może jeszcze nie miałem tej broni? Dobra, muszę... Wow! Dobra, mamy tutaj osłonę. Tutaj mamy sklep, ale do sklepu teoretycznie chcę dojść tam potem. Dosłownie tak potem. Bo teraz to się nie opłaca! Teraz mamy za mało hajsiwa, jeszcze nie zwiedziliśmy wszystkiego, nie? Czego się rozwalić nie da, nie? Amunicji nie mam, bo nie mam żadnej fajnej broni. Mam tylko tą podstawową.
Jeszcze. Nice. Kurde, te gluty, nie? Te gluty są najbardziej upierdliwe. Tak jak ci bossowie. Tak jak te potworki w Isaacu, które zostawiają plus. Nawet nie ci bossowie, ale także ci championowi i tak dalej. O, otwieramy. Księżycowa kusza. A tutaj jaka to była broń? Ciemny marker, ta bardzo mocna. Dobra, to niech i tak będzie. Czyżbym zwiedził wszystko? No tak, zwiedziłem, widzę. O dziwo. A z tobą ziemek walczymy, to spoko. Ta broń jakoś się nie wydaje jakoś uber mocna. Bardziej mi się wydaje, że to ma bardziej przyszłość. Ała. Ale bez utraty życia. Tutaj... No niestety już HP nie dostaniemy. Cholera. Miałem to przejść tak dosłownie na styk. Ja z jednym punktem HP, nie? Nawet nie z jednym. Ciekawe, bardzo ciekawe. Nie wiem, co mi tutaj to dało. Ale dobra, lecimy po prostu dalej. Ale na razie nic nie zapisujemy. Dobra, ta gra mnie wciąga. Dzisiaj sobie ją nagram w dużej mierze, bo po prostu mam ochotę grać, mam ochotę komentować. Potem mogę nie mieć po prostu czasu, nie? Na grę. Potem po prostu mogę nie mieć czasu. A jak sobie pogram. Znaczy przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby robić to nie na siłę, a wtedy kiedy mamy ochotę. W sensie YouTube'y. Dobra. Widzę, że tam jest jeszcze przewalony. O, ale te animacje i te w ogóle poruszania się niektórych jest naprawdę świetne. Aha, oni jeszcze tak wybuchają. Przypadkiem może sobie nie skoczyć do tej dziury, co? Snajperze. To nie jest CS! Proszę odejść. W CS-a nie gram. Cholera. Nie chcę ślepaka marnować w takiej sytuacji. Bo to się po prostu totalnie nie opłaci. Dobra.
Ja się nie wiedziałem, czy to jest ziomek mi jakoś bardziej... O ciub, ja się nie przypatrzałem. No to jeszcze leci. Tutaj jakiś perfidny klucz trzeba mieć. Albo kilka kluczy. Tak uważam. Kurde, o, dobra. A, czyli tam nie wejdziemy. A najgorsze, co mogło się nam trafić. Aj, nie zobaczył tego Duczysława na dole. Cholera, co? 10 minut, dobra, próbujemy dalej. Kurde. Bo na razie nikt się nie idzie dalej. To jest najgorsze. Może powinienem używać się, nie może nie powinienem używać się podstawowej broni tak idiotycznie. A jak już mam jakąś nowszą, to jednak na tej nowszej bazować. Te amunicje też potem respią, nie? I oni nie regenerują część, ale one regenerują całą amunicję. Jak się tak przyjrzałem. Nice. Dobra, lecimy na górę. To było szybkie. To było naprawdę szybkie. Dobra, mamy klucz. A, dostałem wrażenia. Jednak mi się na tamto zwaliło, co głupi. Na głupi ryj mi się tamto zwaliło. Kai? Tutaj, spoko. Kolejne HP. Może nie HP, regeneracja HP. Nice. Więcej pomieszczeń. Ale raz zaufałem temu. Jeszcze więcej. Pierdzielone tutaj magowie, tutaj książki. Aj, dobra. Tam wejść nie możemy. To jest uber denerwujące, co się tutaj znajduje. Naprawdę uber denerwujące. Ciężko jest to uniknąć się pocisku momentami. Aha, i jeszcze tutaj są. Tam na dole jest jeszcze jeden knypek. Knypku. W sumie miałem wymyślać te oryginalne nazwy na tych przeciwników. Może nie dzisiaj, nie mam weny. Czyli nie dzisiaj, czyli nie przez kilka odcinków, bo jeszcze pewnie sobie nagram 2-3 odcinki z tego. Zakładam. Dobra. Nice. I teraz wchodzimy na od dołu i mamy czarną skrzynię. Czarna jest lepsza od tej czerwonej. Olbrzym giwara kompozytowa. Wydaje się dość interesująca ta broń. Zobacz, zobaczymy, jaki to będzie miało potencjał potem. Skąd ja zrobiłem tą broń?
dobra, na razie to może zrobimy sobie tak. Ty se wybuchli gdzieś tam dalej. Amunicja i nie ma tutaj za bardzo. Kupimy sobie pancerz, żeby przypadkiem zwiększyć sobie szansę na to, że nie dostaniemy obrażeń przy bossie, nie? Żeby HP upa mieć. To teraz wypadałoby tego HP upa nie stracić pod żadnym pozorem. Niebieska skrzynia. Aha, niebieską miałem rozwalać. Ciekawe. O nie, 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 robimy coś takiego. Idziemy sobie tędy. Chcę sobie zwiedzić wszystko. Czy to jest wszystko? Nie. I jeszcze tutaj możemy. Kurde, te teleporty tutaj tak tą sprawę urozmaicają, że... raczej tak usprawniają, że to nie jest takie... Na przykład w Isaacu jest to strasznie męczące, jak musimy latać pomiędzy pomieszczeniami, potem z powrotem, nie? A tutaj jest o tyle fajnie, że możemy sobie jakoś poradzić. Miałby takie bronie, że ja byłbym sobie chyba w stanie tam nawet poradzić, ale dobra. Spróbujmy sobie to. Ała. Faktycznie trochę ciężko się steruje. O nie, dostałem obrażenia. Skupiłem się na... Kurde! Nigdy więcej. Skupiłem się na moment, a szło mi dobrze na samym początku. I to tak fest. Wow, wygląda to iście interesująco. Więc zlecimy sobie niżej. Chcę zobaczyć, co to działo kurde robi. Zapowiada się zajebiście po prostu, no co tu mówić, nie? Zajebiście się zapowiada to działo. Ale to też mnie rani? Tak, też mnie rani. To może na razie nie będę walczył z tego. Teraz sobie wezmę olbrzyma. Dobra, i nie będę się tak chamsko trzymał jednej broni tej podstawowej. A będę używał, nie? Wydaje się to zbyt mocne. Hej, ty jesteś dobra tutaj. Gra jest cudna. Zanim się... A dobra, przeteleportował się tutaj. Myślę, że będzie tragedia, nie?
Dobra, nie chcę na tamto włazić. Ja nie jestem pewny, czy tamto działa jak trucizna. Nie musi. Cholera! Źle skoczyłem. Chyba o coś takiego mniej więcej chodzi, nie? Dobra. Nice. Dobra, niebieskie rozwalamy. Mamy naszego klipka złom. Kto to taki? W sumie głupi ja się męczę z powrotem, mogę się wyteleportować, nie? Dobry ja. Kurde, za bardzo się skupiłem na tym. Te nietoperki są złe. Ale gra wciąga. Gra wciąga. Jest fajna. Jest to jeszcze pewnie jeszcze jeden odcinek nagram. Spróbuję chociaż zejść dalej. A może już nie tą postacią, po prostu sobie powrócimy do wyłomu. Ale póki co to byłoby na tyle z mojej strony. Trzymajcie się ludziska i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie.